Według najnowszych raportów Cisco już w 2021 roku ruch w sieciach internetowych wzrośnie przynajmniej trzykrotnie. Około 80% tego ruchu to będzie ruch wygenerowany przez urządzenia mobilne, które będą wykorzystywały technologię wideo w znakomitej większości do komunikacji użytkowników pomiędzy nimi. Komunikacja zdecydowanie przeniesie się z komunikacji mailowej do komunikacji alternatywnej, mam na myśli tutaj audio, wideo, czaty i różnego rodzaju kanały prezentacyjne, ponieważ one są dużo bardziej efektywne. Nie ma naprawdę żadnego znaczenia, czy pracownik jest w tym momencie w Polsce, czy w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli jest potrzeba spotkania, on może dołączyć, korzystając ze swojego urządzenia mobilnego i technologii, które biznes zapewnia w danej organizacji, do tego, aby spotkanie odbyło się w zupełnie analogicznej formie, jak gdyby był na miejscu w tej firmie, w sali z pozostałymi członkami zespołu. Dzięki takim formom komunikacji pracownicy zyskują możliwość pracy w narzędziach, które są bardzo podobne do narzędzi, do których są przyzwyczajeni w życiu codziennym. Jednocześnie, co chyba najważniejsze, bycie w biurze i poza nim dzięki takim formom komunikacji nie ma już specjalnie dużego znaczenia.